Dziękuję, pastorze, że zgodziłeś się spotkać ze mną w takim szczególnym miejscu, jakim jest cmentarz. Mam trochę pytań, które zawsze chciałem zadać i nie wiedziałem komu, i pomyślałem, że jesteś właściwą osobą. Przede wszystkim, czy Bóg chce, żeby ludzie umierali? Jesteś pastorem. Jakoś ludziom musisz tłumaczyć to, że w pewnym momencie ich życia muszą powiedzieć do widzenia i zwyczajnie swoje życie tak po prostu zakończyć. Nie ma mądrej, jednoznacznej odpowiedzi na temat śmierci. Dlaczego jest? Dlaczego nas dotyka? Biblia mówi, że śmierć jest zapłatą, konsekwencją grzechu, jest następstwem. I chociaż trudno nam w to uwierzyć, ale Biblia właśnie tak to przedstawia. Śmierć jest wynikiem odejścia od Boga, odwrócenia się od Boga plecami. Grzech nie jest pojedynczym czynem, jakimś złym postępkiem, ale jest to coś o wiele bardziej poważnego. Mianowicie jest to właśnie odejście od Boga, który jest jedynym źródłem życia. Tak Biblia to przedstawia. No dobrze, ale jeżeli Bóg jest miłością, jeżeli zrobimy takie założenie i czytamy Biblię, Pismo Święte, jakkolwiek nazywniemy tą księgę, i chrześcijaństwo mówi, Bóg jest miłością, to skoro my widzimy odchodzących naszych bliskich i tak cierpimy, to jak Bóg, który jest wielką miłością, dopuszcza do takiej sytuacji? Okej, możemy się zgodzić, że źli ludzie umierają, ale dobrzy powinni żyć dłużej. Każda śmierć, niezależnie od tego, czy dotyka człowieka dobrego, czy człowieka, którego możemy określić jako złego, jest zawsze dramatem. Dlatego, że nikt nie rodzi się zły jako taki. Bardzo często kształtuje nas rodzina, społeczeństwo, i kiedy przypatrujemy się historiom ludzi złych, jak my to mówimy, bardzo często za ich postawą kryją się jakieś traumy z dzieciństwa, jakiś brak wzorców i tak dalej. Tak czy inaczej, każda śmierć jest dramatem, każda. I jest dramatem także dla Boga. To dlaczego Bóg dopuszcza do śmierci? Biblia mówi wyraźnie, że Pan Bóg nie ma upodobania w śmierci człowieka. To dlaczego dopuszcza do śmierci? Pan Bóg stworzył nas do życia, osadził nas w idealnych warunkach. Pismo Święte mówi o ogrodzie Eden, o możliwości przedłużania swojego życia w nieskończoność. Drzewo życia, które znajdowało się w centrum tego ogrodu, gwarantowało ludziom życie bez końca. Tak długo, dopóki ludzie mieli dostęp. Ja wiem, brzmi to jak baśń dzisiaj, prawda? Dla dzieci, kiedy mówimy o drzewie życia, o Adamie, Ewie. Dzisiaj wiele osób w to zwyczajnie nie wierzy. Ale Pan Bóg tak to nam ukazuje. Była możliwość życia bez końca. Warunek? Łączność z Bogiem, życie w przyjaźni z Bogiem. Natomiast Pan Bóg, dając nam wolną wolę, pozwolił nam wybierać. W związku z tym mogliśmy odejść. Ale to odejście od Boga jest odejściem od jedynego źródła życia. Chcesz mi powiedzieć, że wiele, wiele lat temu byli ludzie, którzy zamiast życia wybrali śmierć, bo mieli Dokładnie taki wybór. Tak. I że śmierć Dokładnie jest tak. jakby życiem z dala od Boga, tak? To jest równoznaczne. Tak. Tak, dokładnie. Poza tym zwróć uwagę, że śmierć dzisiaj, nas ludzi, którzy jej doświadczają, jest dla nas dzisiaj olbrzymim wyzwaniem i zagadką. Jest pewną tajemnicą. Nie potrafimy jej do końca sprecyzować. Jesteś lekarzem, wiesz, jak trudną rzeczą jest ustalenie definicji śmierci. Jak definicja śmierci zmieniała się na przestrzeni lat, prawda? Kiedy lekarz musiał określić, co tak naprawdę tą śmiercią jest, a co śmiercią jeszcze nie jest. I pomyśl sobie teraz, jak musieli patrzeć na śmierć, jako na zjawisko, jako na słowo, ludzie, którzy tej śmierci nigdy nie widzieli. Pan Bóg powiedział, będziesz żył ze mną w harmonii, dzielę się z tobą życiem. Ale kiedy wybierzesz inaczej, kiedy zerwiesz owoc, kiedy wejdziesz na drogę buntu, odwrócisz się ode mnie, odsuniesz mnie na bok, wybierz sobie inne autorytety, zrezygnujesz z tego, co chcę ci dać, pojawi się śmierć, umrzesz. Tylko pytanie, co to oznaczało dla Adama i Ewy? No dobrze, czyli Bóg stworzył śmierć jako karę za odejście od siebie. Tak? Nie tyle karę, to jest konsekwencja. Każda z naszych decyzji ma jakiś ciąg dalszy. No ale nie ma jakiegoś życia poza Bogiem. Na przykład nie chciałbym żyć z Bogiem, tak? Nie interesuje mnie to. To z tego powodu ja mam umierać? Jestem karany za to, że nie chcę iść z Bogiem przez swoje nie życie? Nie karamy. Wybierasz i ponosisz konsekwencje. Tak się składa, że Bóg jest jedynym źródłem.
taka jest rzeczywistość, tak to ukazuje Biblia, tak? I jeżeli nie chcesz mieć z Bogiem nic wspólnego, to znaczy, że wybierasz drogę alternatywną, ale na tej drodze nie ma życia. I Pan Bóg podkreśla to. Ale czekaj, czyli nie ma nieba dla dobrych ludzi, to znaczy albo jestem z Bogiem, albo nie żyję, tak? A jeżeli byłem dobrym człowiekiem całe swoje życie, okej, niewierzącym, ale dobrym, pomagałem potrzebującym, byłem przy słusznych sprawach, no i odchodzę, umieram. To znaczy, że co? Że koniec jest dla mnie? Nie. Tylko dlatego, że byłem niewierzący? Nie, właśnie. Widzisz, Pan Bóg nie posługuje się schematami. Dlatego, że Pan Bóg wie, że dzisiaj, kiedy przychodzimy na świat, przychodzimy z pewnym bagażem. Dawid, król Izraela, w jednym z psalmów, w psalmie 51, powiedział, że w grzechu poczęła mnie matka moja. Chodziło o to, że on przychodzi na świat jako kolejne ogniwo grzesznego łańcucha ludzkości. A więc przychodzimy z pewną skazą, pewną skłonnością. I Pan Bóg doskonale to wie. Postawa obojętności wobec Boga, odejścia od Boga jest wynikiem grzechu. I Pan Bóg to rozumie, że czasami nasze postawy są niedojrzałe, nieświadome. Dlatego też Pan Bóg powiedział, żebyśmy nie sądzili, bo za mało wiemy. On wie, on rozumie i on będzie podejmował te najlepsze decyzje. Powiem tylko tyle, że każdy z nas ponosi odpowiedzialność wyłącznie za to, co rozumie, co wie. A więc na bazie tego, ile wiesz o Bogu, tak Pan Bóg będzie ciebie traktował. Czyli podsumujmy to trochę. Bóg nie chce naszej śmierci, tylko myśmy sami to wybrali, dlatego że postanowiliśmy żyć z dala od Niego. Rozumiem, że nie ma życia poza Bogiem i de facto... Mała korekta. Nie zawsze świadomie wybieramy. To nie jest tak, że to życie bez Boga musi być aktem buntu przeciwko Niemu. Czasami jest to życie po prostu obok Niego. Czasami jest to życie, w którym nie odczuwamy głodu Boga. Ale znowu, to ma jakieś, powiedzmy, przyczyny, prawda? Jeżeli ktoś przychodzi na świat w rodzinie, w której Bóg nie jest gościem, w rodzinie osób niewierzących, nie można mieć pretensji do tego człowieka, że wychowany w takich właśnie klimatach ma Boga nie potrzebuje. Ale chodzi o taką właśnie rzecz, że Pan Bóg to wszystko wie. I to zabieganie Pana Boga o nasze życie ma w sobie zawarte również ten element naszej nieświadomości. A więc to jest niesamowite, że Pan Bóg... Czyli Bóg wie, że wszystkie okoliczności, nawet dokładnie, to, dlaczego jestem niewierzący. Dokładnie tak. I jeżeli dokładnie jestem dobrym człowiekiem, ale niekoniecznie wierzącym, to może w sumie też... uda mi się ominąć śmierć. Powiem w ten sposób, że sąd należy do Boga i całe szczęście, dlatego że żeby kogoś sprawiedliwie ocenić, musimy o tym kimś wiedzieć maksymalnie dużo. Bóg ma taką możliwość, my nie. W związku z tym taki paradoks, na pewno znasz historię Łotra, który obok Jezusa umiera na krzyżu. W ostatniej chwili. Jak byś go ocenił jako człowieka duchowego, religijnego? Co mógłbyś o nim powiedzieć? Czy taki ktoś nadaje się do nieba? No nie, właściwie całe swoje życie przehulał, z jakiegoś powodu trafił na krzyż. A jemu właśnie Jezus powiedział, będziesz ze mną w raju. A więc... Pozwól, że zaprowadzę cię w jedno miejsce. Jak pastor wytłumaczy to, że Bóg zgadza się na śmierć 75-80-latki, zgoda, ale małych dzieci, które nie zdążyły jeszcze podjąć żadnej decyzji co do swojego życia i pozwala im odchodzić. Jak Bóg radzi sobie ze śmiercią tych najmniejszych? Nasze patrzenie na śmierć, takie typowe, powszechne, obiegowe patrzenie na śmierć jest troszeczkę zubożone, dlatego że kiedy sięgamy po Biblię, to Pismo Święte mówi właściwie, że śmierć jest snem. Że tak jak w przypadku Łazarza, Pan Jezus, kiedy mówił o jego chorobie, początkowo mówił apostołom, że przyjaciel ich, Łazarz, zasnął, ale mówił tak naprawdę o jego śmierci. A więc ta śmierć, którą znamy, ta, którą tutaj możemy oglądać, jest to śmierć, która jest zjawiskiem przejściowym, jest snem. Z tej śmierci jest powstanie, jest zmartwychwstanie. I pewnym dramatem jest to, że my dzisiaj jako chrześcijanie przestajemy w to zmartwychwstanie wierzyć. Według pewnych badań, które były prowadzone kilka lat temu na terenie Polski, około 47% Polaków tylko, mniej niż połowa, wierzy w zmartwychwstanie. Oznacza to, że śmierć jest faktycznie końcem. Wielu ludzi, których spotykamy w Kościele, tak naprawdę nie wierzy w to, że Bóg jest silniejszy niż śmierć. Gdyby tak było, to rzeczywiście śmierć każdego człowieka, szczególnie małych dzieci, tych najmniejszych istot, byłaby dramatem niewytłumaczalnym. Bo przecież, jaki jest sens
powoływać kogoś do istnienia tylko po to, żeby za chwilkę go odwołać, tak? A więc jest to, byłoby to dramatyczne, byłoby to tragiczne. Natomiast Pismo Święte mówi, że ta śmierć, której powinniśmy się naprawdę obawiać, jest to ta śmierć, która w Biblii nazwana jest śmiercią drugą. Księga Apokalipsy o tym mówi. Dlatego, że z tej śmierci zmartwychwstania już nie ma. No dobrze, ale jeżeli to życie jest darem, bo przecież wychodzimy z założenia, że Bóg dał życie jako dar, no to również jest darem dla tego małego dziecka. I teraz wyobraźmy sobie nierzadką sytuację, zwłaszcza w czasach wojny, kiedy toczyły się walki i śmierć była czymś powszechnym, życie było niewiele warte. I teraz wyobrażamy sobie tą klęczącą matkę, może właśnie taką jak tutaj na tym pomniku, która modli się do tego Boga, w którego wierzy przez całe swoje życie i modli się o przetrwanie swojego dziecka i ono ginie. Tomku, to, że jesteśmy stworzeni na Boże podobieństwo, że jesteśmy wolnymi istotami w jakimś zakresie, pociąga za sobą pewną odpowiedzialność. Co by się zrobił na miejscu Boga? Spróbujmy sobie to wyobrazić. To Ty jesteś Bogiem. Dałeś ludziom cudowny dar, dar wolności, a jednocześnie dar niezwykle niebezpieczny. Dałeś go. Nie chcesz go zabierać. Widzisz, jak ten dar wolności jest źle wykorzystywany. Ludzie kaleczą się, zabijają siebie nawzajem, dokuczają sobie, czynią ze swojego życia piekło. Jaką masz opcję? Możesz zaingerować, możesz to ukrócić, ale jakim kosztem? Kosztem odebrania wolności. Chciałbyś być człowiekiem, który jest zaprogramowany na kochanie Boga, na chodzenie do kościoła, na zachowanie pewnych postaw, które są akceptowalne przez Boga. Chciałbyś być taką istotą? Bóg nie chce, żebyśmy tacy byli. Czyli chcesz mi powiedzieć, że śmierć dzieci jest jakąś konsekwencją po prostu naszych czynów i Bóg dopuszcza to, żebyśmy widzieli, jak bardzo źli jesteśmy? W dużej mierze tak. Jesteś lekarzem. Niektóre dzieci umierają dlatego, że rodzą się chore. Niektóre umierają dlatego, że wydarzyło się coś złego, jakiś wypadek. Nikt tego nie planował. Tak się po prostu stało. Niektóre dzieci umierają dlatego, że ktoś im zadał śmierć w sposób wyrachowany, zaplanowany. Przyczyn jest naprawdę dużo, ale wiele z tych elementów to są działania, za które odpowiadamy my, ludzie. I no niestety, czasami musimy powiedzieć, że ludzie ludziom gotują ten los. Wydaje mi się to bardzo trudne. Pastorze, tak się składa, że jestem lekarzem i nieraz na oddziale spotykam się z taką sytuacją, że sprawy postępują szybko i choroba postępuje szybko. I nagle człowiek, który przyszedł tylko z kaszlem, przewlekłym, jest palaczem, okazuje się, że dostaje od nas diagnozę nowotworu złośliwego płuc. I nawet ku naszemu zaskoczeniu choroba postępuje tak szybko, że zdajemy sobie sprawę, że już nigdy nie wyjdzie ze szpitala. Co można powiedzieć człowiekowi, który leży na łożu swojej śmierci w sposób zaskoczony i niespodziewany? Śmierć przeraża, blokuje, paraliżuje nie tylko nas. Gdybyśmy wzięli chociażby świadectwo Ewangelii, która mówi o tym, że Pan Jezus, świadom tego, że niedługo będzie musiał umierać na krzyżu, odszedł od grona swoich uczniów, apostołów, odszedł i na osobności modlił się, trwożąc się, bojąc się tego, co ma się stać. Pan Jezus był Bogiem, Synem Bożym. Przyszedł z nieba, znał to wszystko, wiedział, na czym polega życie. Czyli sam Bóg bał się śmierci. Dokładnie. Dokładnie Chrystus, który będąc Bogiem, stał się człowiekiem, który rozumiał to wszystko, wiedział to wszystko, co wie Bóg, a jednocześnie przeżywał to, co może przeżywać człowiek. W konfrontacji ze śmiercią odczuwał lęk i nie ukrywał tego, a więc Pismo Święte jest cudowną księgą, bo pokazuje nam życie w takich realnych kolorach, bez upiększenia, bez jakiegoś retuszu. Chrystus, kiedy myślał o swojej śmierci, odczuwał trwogę. Dobrze, pastorze, ale co ja mogę powiedzieć temu człowiekowi, który za chwilę odejdzie? Nie da się nadrobić zaległości całego życia w ciągu kilku minut. Nie wymaga od siebie zbyt wiele, bo jeśli ktoś nie zadawał sobie istotnych pytań przez całe życie, przez 80-70 lat, nie da się tego nadrobić w ciągu 5 minut. Ale na pewno to, co możesz jako lekarz zaoferować, to właśnie troskę, obecność, czasami zwykły uścisk dłoni. Natomiast gdybym ja stał przy łóżku takiej osoby, jako pastor, jako duchowny,
starałbym się mówić o tym, że Bóg nie jest urzędnikiem, że Bóg nie traktuje nas jak takich niechcianych petentów, że Bóg w ostatniej chwili może nam tak wiele zaoferować. Możemy zawsze mówić o tym, że Bóg jest miłością. A pastor wierzy w duchy? Co masz na myśli, mówiąc duchy, bo jest to pojęcie bardzo, bardzo wieloznaczne. Czy pastor się widuje ze swoją zmarłą babcią? Nie. I powiem nawet, że nie szukałem tego typu doświadczeń. Kiedy naród żydowski wchodził do ziemi Kanaan, jednym z nakazów, jaki otrzymał od Boga, było wyraźne polecenie, żeby nie przejmowali zwyczajów, które pielęgnowały narody no, tam mieszkające. Pozwól mi skończyć. Pan Bóg wyraźnie powiedział, że pewne zwyczaje tych narodów były dla niego obrzydliwe. Wśród nich wywoływanie duchów, kontakt ze zmarłymi. Dlaczego? A więc Pan Bóg nie neguje tego, że możemy coś zobaczyć, że możemy z kimś rozmawiać, że możliwy jest kontakt z jakimiś duchowymi postaciami. Ale pytanie, czy są to duchy zmarłych? I tutaj zaczyna się problem. Dlatego, że z jednej strony Pismo Święte mówi o tym, że kiedy człowiek umiera, zapada w nieświadomy sen. Z drugiej strony życie pokazuje, że jednak jakiś kontakt ze sferą duchowości jest możliwy. Pytanie zatem, czy mamy do czynienia ze sprzecznością? Bóg potępia kontakty z tym światem duchowym. Ale dlaczego? Tak jakby spodziewał się, że zagraża nam z tej strony jakieś niebezpieczeństwo. Bóg nie zabrania rzeczy dobrych. To znaczy, chcesz mi powiedzieć, że moja zmarła babcia czy prababcia to jest wytwór jakiegoś zła, przed którym Pan Bóg nas chroni? Że jakby kontaktowanie się z nimi jest czymś, co może nam zagrażać? Tomku, moja opinia jest w tym momencie najmniej istotna. Natomiast masz przed sobą Słowo Boże. Bóg tak mówi. Nie ja, nie pastor, nie człowiek. Bóg mówi, jestem jedynym nieśmiertelnym, natomiast wszelkie kontakty ze światem zmarłym to jest olbrzymie zagrożenie, to jest coś, czego nie pochwalam, wręcz zabraniam ci tego. Czyli pastor wszystko sprowadza do tego, żeby zaufać Bogu, że kontakt ze zmarłymi jest zły po prostu i żebyśmy w to nie wchodzili, niezależnie co o tym uważamy. Wiara? Wiara jest zaufaniem, wiara jest uznaniem autorytetu. Widzisz, cały problem z ludźmi zaczął się w momencie, kiedy Pan Bóg prosił o zaufanie i tego zaufania nie otrzymał. Okej. Zgoda. Dobra, rozumiem. Chodźmy dalej. Pokażę pastorowi inne grupy. A teraz wbiję kij w mrowisko. Rozmawialiśmy o tym, że Bóg jest miłosierny, że Bóg kocha ludzi, że Bóg nie chce naszej śmierci, a tymczasem stoimy przed grobem, na którym jest napisane dokładnie wprost przeciwnie do tego, o czym rozmawialiśmy. Jest napisane, Bóg tak chciał. Czyli jednoznacznie i dosłownie jest powiedziane, że Bóg chciał śmierci tego, przepraszam, mężczyzny. Myślę, że w miarę dobrze znam Pismo Święte i znajduję w tej księdze bardzo wyraźne, zdecydowane stwierdzenia dotyczące tego, jaka jest wola Boża. I są takie rzeczy, których Bóg naprawdę chce. Śmierć człowieka do zakresu Bożych oczekiwań nie należy. No, natomiast Bóg rzeczywiście chce czegoś zupełnie innego. I możemy to przeczytać w wielu miejscach Pisma Świętego, że Bóg chce naszego życia. Mało tego, życia wiecznego, życia w obfitości. To jest to rzeczywiście Boże pragnienie. Kiedy staję nad takim grobem jak ten i czytam tego typu epitafium, Bóg tak chciał, to troszeczkę się z nim nie zgadzam, ale rozumiem, że ktoś napisał tak, jak czuł. Rozumiem, że ktoś w swoim bólu znalazł właśnie taką odpowiedź. Bóg nie chce śmierci człowieka. Bóg chce, żeby człowiek żył. Tomku, kiedy wstajesz rano, podejmujesz jakiekolwiek decyzje, to czy jedziesz do pracy samochodem czy autobusem, o której wyjdziesz z domu, te wszystkie drobne decyzje mają jakiś ciąg dalszy i mają wpływ na życie innych ludzi. Czasami chwila nieuwagi, czasami SMS wysyłany, prowadząc samochód, doprowadza do tragedii. I nie zawsze to oznacza, że Bóg tak chciał. Chodźmy dalej. Pastorze, kończymy już nasze spotkanie, ale chciałem zapytać o ten symbol, który jest wbity w każde miejsce, w którym odchodzi człowiek. Jak symbol chrześcijaństwa, który jest z nami od tysięcy już lat, to jest ten krzyż. Gdziekolwiek człowiek umiera, nie zawsze jest nagrobek, ale jest właśnie ten symbol stojący nieraz samotnie krzyża.
Dlaczego on? Patrzymy na las krzyży, na miasto umarłych, pełne zadumy, pełne cierpienia, bólu, bo każda z tych mogił, z tych grobów to jest jakaś ludzka tragedia, jakiś dramat. Spoczywa tu ktoś, kto był kochany, ktoś, za kim inni tęsknili. I jesteśmy w centrum tego oceanu bólu, smutku, łez. Z drugiej strony te krzyże są wyrazem naszej ludzkiej nadziei, że przyjdzie czas, kiedy się to wszystko odmieni. I Chrystus chciał dać nam taką pewność, że On umarł, abyśmy my mogli żyć. To znaczy, jeżeli uwierzyłbym w Boga, czy jest szansa wtedy, że kiedyś wszystkich moich bliskich, mojego wujka, mojego dziadka, moją babcię, że jeszcze ich kiedyś spotkam? Właśnie krzyż jest wyrazem tej boskiej nadziei. To jest ten znak, pod którym możemy zebrać się, żeby znaleźć nadzieję. Chrystus zmarł, żebyśmy my mogli żyć. I właśnie w takich miejscach, jak to, ta nadzieja jest szczególnie potrzebna. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. I to jest to, że chrześcijaństwo daje niesamowitą nadzieję. Mimo tej naszej wewnętrznej kruchości, obok nas jest Bóg, który nie ma sobie równych. Bóg, który jest ponad wszystko, który jest silniejszy niż śmierć. I w Nim jest nasza nadzieja. To jest niezwykle ważne, byśmy tak właśnie mogli patrzeć na świat. Jest jeszcze wiele pytań, które zadałbym i rodzą się kolejne, ale to, co powiedziałeś, da mi do myślenia. Dziękuję za to spotkanie. Myślę, że warto byłoby się spotkać jeszcze przy okazji innych tematów. Dziękuję bardzo.